Szczęść Boże, coś wam powiem. Twoją duszę miecz przeniknie. Tak powiedział Symeon do Maryi, która od kilku dni cieszyła się obecnością syna. Zapowiada odległe czasy, kiedy Maryja stanie pod krzyżem, patrząc na konanie Jezusa. Tam na Golgocie jej serce krwawić będzie tak samo jak serce jej syna. Ale wszystko zaczęło się już wcześniej, kiedy Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność i zaczął głosić prawdę w takim wymiarze, jakiego wielu nie potrafiło przyjąć. Grzech nazywał grzechem, zło złem, dobro dobrem. Nic nie było ukryte, ale wszystko stawało się jawne. Wypominał nadużycia tym, którzy powinni strzec prawa. Wykazywał błędy tym, którzy powinni nauczać mądrze. Jego nauka stała się przyczyną rozłamu w społeczeństwie i swoimi słowami zyskiwał zarówno zwolenników, jak i przeciwników. I prawdę mówiąc, nic się wielce nie zmieniło w tym zakresie, bo są ci, co gotowi są podjąć się walki o wiarę, jak i ci, co z wiarą walczą. Maryja, która towarzyszyła Jezusowi i jego uczniom w tych wędrówkach, widziała wszystkie sytuacje, kiedy ludzie czyhali na jego życie, jak odrzucali jego naukę i stawali się gniewni. Jej ból, który wynikał z macierzyństwa, musiał się przekształcić także w ból uczennicy Pana. Musiała go opuścić, a właściwie oddać ludziom, by mogła go przyjąć jako Mesjasza. I cierpienie, którego doświadczała, wpisywało się w cały proces zbawienia. Jezus jest przeznaczony na upadek i powstanie wielu, ponieważ stosunek człowieka do jego nauki odzwierciedla stan wewnętrzny człowieka. Proponowana przez Jezusa droga skierowana jest do ludzi dobrej woli. Tak więc pójście nią pokazuje, kto poznał naukę Jezusa i ma dobrą wolę, a kto nie. Chrystus jest znakiem sprzeciwu, zmusza do głębokiej przemiany życia i myślenia. Jednak wielu ludzi woli święty spokój bez podejmowania wysiłku. Tyle, że chrześcijaństwo to nie jest religia dla przytakujących, którzy na wszystko się zgadzają, co im się powie, bez jakiegoś myślenia. Przecież pójście za Jezusem wymaga niejednokrotnie obrotu o 180 stopni względem tego, co się dotychczas robiło. Wymaga pójścia pod prąd dotychczasowym decyzjom i wyborom. Wymaga radykalizmu. Nie każdy jest na to gotów. Maryja, słysząc trudne słowa Symeona, słucha go do końca. Już w świątyni zaczyna doświadczać tego, co dopiero nadejdzie. Choć odtrącenie jej syna przez ludzi będzie dla niej bolesne, to przekuje się to wszystko w błogosławieństwo. Kiedy dziś wielu ludzi stoi po różnych stronach względem Boga, kiedy dziś wielu ludzi czasem więcej dzieli od siebie nawzajem niż łączy, Bóg pozostaje niezmienny. Dla każdego jest światłem, które rozjaśnia mroki. Każdy z ludzi jest ukochany, choć niesie w swojej historii różne słabości i zdrady. To nie jest czas rozliczania naszych czynów, lecz jest to czas przyjęcia nas takimi, jacy jesteśmy. Właśnie patrząc na Maryję, zasłuchaną słowa proroctwa, możemy uczyć się jej otwarcia na słowa pełne Ducha Świętego, dzięki którym jeszcze pełniej staje się żyzną ziemią, która przynosi obfity plon. Jej wytrwałość w całym bólu realizowania woli Ojca dostarcza dobra Kościołowi i ludzkości. Niech Pan Bóg wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.